Nie wiem jak dla Was, ale rok dla mnie 2021 jest rokiem bardzo mocnym, przełomowym pod wieloma względami. Jest to rok ogromnej transformacji, wyrzucania starego z siebie, przetransformowywania starych, niepotrzebnych rzeczy. Energetycznie daje mocno popalić. Zostały nam, nie wiem, 3 tygodnie z hakiem. Roku 2021 ja już miałbym ochotę, żeby zaczął się nowy. Chociaż ten nowy wcale nie jawi się jako ten, który będzie lżejszy, łagodniejszy. Szykują się jakieś ogromne zmiany na świecie. Sam jestem ciekaw, co się wydarzy. Napisałem tą sesję EFT właśnie po to, żeby zrzucić trochę tego stresu i tego napięcia wynikające z tego, że stare jeszcze trzyma, nowe już widać tak jakby za szybą sklepową, ale jeszcze ciągle się nie zamanifestowało, więc jest takie uczucie, jakby się było tak gdzieś pomiędzy, w takim zawieszeniu, w takiej próżni. Zapraszam. Mimo, że mam stres, bo nie wiem, co przyszłość przyniesie i nie wiem, co by mogło się wydarzyć w życiu, aby moja sytuacja mogła zmienić się na lepsze, to całkowicie głęboko kocham i akceptuję siebie. Mimo, że nie wiem, co przyniesie przyszłość i czuję się, jakbym był zawieszony w próżni, to całkowicie głęboko kocham i szanuję siebie. Mimo, że jestem w stresie, bo nie wiem, co przyniesie przyszłość i czuję się, jakbym stał między pokojami, to całkowicie głęboko kocham i akceptuję siebie i otwieram się na zaufanie, że wszechświat prowadzi mnie w piękne miejsce w moim życiu. Jestem w stresie. Czuję lekkie napięcie i stres w ciele. Czuję, że mnie to mocno przytłacza. Czuję się jakoś tak dziwnie. Wiem, że mam ufać, ale w tym momencie jest mi ciężko to robić. A umysł już chciałby wiedzieć, co i jak i kiedy się wydarzy. Więc jestem w stresie. Umysł się denerwuje, bo nie zna dokładnie boskiego planu. Więc nie daje mi spokoju, tylko cały czas próbuję odgadnąć bieg wydarzeń. Ten stres momentami jest nie do wytrzymania. Ciężko jest spokojnie i bezczynnie siedzieć i czekać, aż coś się wydarzy.
I czuję się, jakbym był zawieszony w próżni. I stał w drzwiach między jednym a drugim pokojem. Jedną nogą jestem jeszcze w starej, a drugą nogą już w nowej rzeczywistości. Więc mam stres, bo nie wiem, kiedy kompletnie przejdę. Ta szaruga za oknem też nie napawa optymizmem. Dni są szare i ciemne. Mam wrażenie, jakby nigdy nie było tak źle jak teraz. I wydaje mi się, że w przeszłości na pewno było lepiej. Więc jestem w stresie, bo przede mną nieznane. Nie mam pojęcia, co i jak i kiedy się wydarzy. Nie mam pojęcia, co wydarzy się na świecie. Nie mam pojęcia, co wydarzy się w moim prywatnym życiu. Mam tylko praktyczny plan na każdy dzień. Nie jestem w stanie planować daleko do przodu. Dlatego, że życie i wszechświat zaskakuje mnie nieustannie. Więc czuję się, jakbym był na rollercoasterze. Jadę na nim z zamkniętymi oczami i czuję, jak ciągnie w dół albo do góry. Więc jestem w stresie, bo nie wiem, czy ta jazda w ogóle się skończy. Czy już zawsze życie będzie tak pędzić i zaskakiwać? Tu i teraz w zasadzie mam wszystko, co potrzebuję. Ale ta niepewność kolejnej chwili i ta niewiedza. Powoduje, że umysł jest w stresie. Czuję ten stres, to napięcie, ten lęk przed nieznanym. Pozwalam to sobie czuć i bezpiecznie uwalniać. Otwieram serce na zaufanie do wszechświata.
że prowadzi mnie w piękne miejsce w moim życiu. Mimo tej całej niepewności żyję miło, lekko i przyjemnie. I choć nie znam szerszego planu, żyję spokojnie i z uśmiechem na twarzy. Mam zaufanie do wszechświata, że zawsze się mną zaopiekuje i zawsze mnie wesprze. I choć nie widzę, co się zadzieje w kolejnej chwili, znam tylko bardzo odległy cel w przyszłości, w którym chciałbym się znaleźć. Uwalniam ten stres i ufam, że wszystko wydarzy się dla mojego najwyższego dobra. Zapraszam spokój i radość do swojego wnętrza. Akceptuję, że się tak czuję, że czuję całą tą niepewność. Zapraszam te wszystkie trudne emocje na powierzchnię i je bezpiecznie uwalniam. Akceptuję, że nie znam szczegółowego planu. Akceptuję to, że nie wiem, co się za chwilę wydarzy. Akceptuję całą tą frustrację i cały ten dyskomfort, który mam w ciele. Odpuszczam cały ten stres i zapraszam radość i spokój do mojego wnętrza. Moje życie jest cudem właśnie dlatego, że nie wiem. Uśmiecham się do życia, a życie uśmiecha się do mnie. Moje ciało się rozluźnia, myśli się uspokajają. I mimo tej całej niepogody na zewnątrz, we mnie panuje spokój. Z ufnością i odwagą idę do przodu. Z ogromnym zaufaniem stawiam śmiało każdy kolejny krok. Trochę jak taki spacer po linie. Ale ufam, że tam jest zawsze jakaś poduszka bezpieczeństwa.
która uchroni mnie przed bolesnym upadkiem. Odważnie i z uśmiechem idę w przyszłość. Moje życie jest jak marzenie. Bo nauczyłem się ufać wszechświatowi. I nic mnie już nie przeraża. A życie nie przestaje mnie pozytywnie zaskakiwać. Dech, wdech. Jeśli czujecie się podobnie, mam nadzieję, że ta sesja EFT wam trochę, chociaż troszeczkę wam pomogła. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby skorzystać z tego materiału, z tej sesji, przekażcie to koniecznie. Przekażcie to, ten film swoim przyjaciołom, swojej rodzinie. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Pomoże się to temu kanałowi rozwijać. Pod spodem w opisie są także inne sposoby, jak możecie mnie wesprzeć, jeśli macie ochotę. Zapraszam was także na sesję EFT ze mną, jeśli potrzebujecie kogoś, kto pomoże wam rozpracować wasze problemy i przetransformować to, co już wam nie służy i domaga się, żeby opuścić. Dziękuję i zapraszam do kolejnego filmu.